Monika Suder, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo 24. A dzisiaj będzie bardzo muzycznie, choć nie do końca tylko muzycznie, bo rozmawiamy o festiwalu Inspiracje, Interpretacje, o czwartej edycji tego festiwalu, a ze mną jest koordynator festiwalu Inspiracje, Interpretacje oraz zastępca dyrektora do spraw realizacji programu artystyczno-kulturalnego Ośrodka Działań Twórczych Światowi, pan Adam Buczma. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Długa nazwa, no ale bardzo jakoś dużo przebrnęliśmy przez to. Muzycznie zaczyna się już w czwartek i czwarta edycja festiwalu dla mnie interesująca, bo po raz pierwszy od 4 lat śpiewają utwory, uczestnicy śpiewają utwory kobiety. Tak, tak, doczekaliśmy się wreszcie kobiety podczas czwartej edycji. Tak jak pani wspomniała, wcześniejsze były poświęcone wokalistom męskim. Pierwsza edycja, niezapomniany Andrzej Zaucha w 2018 roku. Przy okazji Andrzeja, festiwalu poświęconego Andrzejowi Zausze, Kuba Badach ze swoim trio wystąpił na finale koncertu, na gali właściwie, gdzie wystąpili laureaci i no i właśnie Kuba Badach ze swoim trio. Później mieliśmy Marka Grechutę w 2019 roku, w 2020 Czesława Niemena, no a teraz czas przyszedł na Annę Szałapak. Miłośnikom piwnicy pod Baranami szczególnie bliska osoba i znana, czyli tutaj można powiedzieć, że Kraków zawitał do Wrocławia w tym roku. Ale też bardzo ciekawa postać, bo ona była nie tylko śpiewaczką, muzyczką, artystką, która pokazywała się na scenie, ale również badała losy. Oczywiście, tak. Etnografką, tak? Tak, dokładnie, naukowcem, była kustoszem muzeum, więc naprawdę postać, można powiedzieć, taka wielowątkowa, kobieta renesansu. Można powiedzieć. Na czym polega festiwal? Jak uczestnicy, jakie śpiewają utwory, jaki to jest rodzaj muzyki, czy mają wybór, czy jest ściśle określona ta ścieżka festiwalowa? Przede wszystkim każda edycja festiwalu poświęcona jest nieżyjącemu już niestety artyście bądź artystce. Taki memoriał. Taki memoriał, można powiedzieć. I artyści, uczestnicy, którzy chcą u nas wystąpić, właściwie jest jedno kryterium, że powinni wybrać sobie piosenkę z repertuaru danego artysty. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie, czyli jaki mają pomysł na tę piosenkę, aranż, mają totalną dowolność, tylko jest jeden warunek. Wystąpienie oczywiście na żywo przy instrumencie klawiszowym, czyli z pianistą. I tutaj właściwie nam się zamyka ten środek wyrazu na wokal, pianino. Czasami się pojawiają instrumenty, bo regulamin dopuszcza dodatkowe. Jeśli dany uczestnik gra, czy na gitarze, czy na skrzypcach, to może się pojawić taki instrument w jego interpretacji. No i właśnie, na co kładziemy nacisk? Przede wszystkim na nowe odkrycie tego artysty, który piosenek danego artysty, gdzie młodzi ludzie właśnie, to na to jurorzy głównie będą zwracać uwagę, na ten stopień interpretacji, tą pomysłowość. Czyli ta interpretacja, tak? Ważna jest interpretacja, bo dokładnie. Jest inspiracja artystą, tak jak sama nazwa festiwalu wskazuje, jest inspiracja tym konkretnym artystą, ale to ma być interpretacja oryginalna. Oryginalna, własna i tą właśnie własną interpretację wokaliści przez 2 dni festiwalowe, czyli zawsze to jest czwartek i piątek, ponieważ finał festiwalu jest przewidziany na sobotę i niedzielę. To są 2 dni ciężkiej pracy, gdzie pod okiem pianisty, zazwyczaj są to bardzo zdolni, uznani muzycy. W tym roku Tomasz Kaczmarek, który jest od początku naszej edycji, jest jednym z pianistów. Drugim pianistą jest Dominik Mąkosa, też znany wrocławski muzyk, głównie kojarzony z jazzem. Więc pod ich okiem i wraz z nimi powstają te nowe interpretacje. Natomiast oczywiście jeszcze bardzo pomocną dłoń albo pomocny głos. Tutaj podziękowania dla pani, która zajmuje się tutaj... przepraszam. Zabrakło słowa. Zabrakło słowa. Dla Małgosi Król-Sozańskiej, która przygotowuje naszych uczestników pod względem wokalnym, czyli tutaj dba bardzo dobrze o wymowę, ćwiczy z uczestnikami różnego rodzaju dziwne zadania, dziwne ćwiczenia twarzą, ale też nie tylko, bo tutaj są fikołki, wygibasy, jak to śmiesznie nazywamy. Ale tak trochę jak w reality show, gdzie tam śpiewają, pokazane z nauczycielem wokalu plus z pianistą. Często się okazuje, że na aparat mowy bardzo, bardzo ważne jest tutaj też
cała jakby fizyka ciała i też kondycja fizyczna, więc nasi uczestnicy mają niezły wycisk przez te dwa dni, ale później mamy możliwość zobaczenia efektów, no właśnie, już w sobotę. Na scenie. Na scenie. Tak wydawać by się mogło, że poezja śpiewana to tak stoi sobie jakiś smutny pan czy smutna pani śpiewa, a tutaj on wcześniej czy ona musi robić fikołki i ostro ćwiczyć. Tak jest. Dlaczego poezja śpiewana? Czy współcześnie, kiedy mamy wszystko tak szybko, mamy takie fast life, fast foody, fast sztukę, tak. To jest ta poezja, która nie jest pospieszna, nie jest szybka, jest bardzo refleksyjna. No właśnie, nasz festiwal, można powiedzieć, tak stoi okoniem wobec tego trendu, tego właśnie instant sztuki szybkiej, natychmiastowej, ponieważ no, do szybkiej kariery, szybkiego jakby awansu w świecie muzycznym mamy różnego rodzaju talent show, bardzo popularne. Jest ich coraz więcej, natomiast my postanowiliśmy, no właśnie, bo ich jest coraz więcej, ale tak, jedne się pojawiają, drugie upadają. Natomiast ta muzyka artystyczna z kręgu poezji śpiewanej, ona zawsze była, jest. Jesteśmy więcej niż pewni, że będzie. Tylko, że trzeba ją właśnie wspierać co jakiś czas, żeby ona nie umarła. To jest muzyka, gdzie jest nacisk przede wszystkim na tekst, właśnie na interpretację, na muzykę. I, no i właśnie temu służy ten festiwal, żeby podtrzymywać tą taką prawdziwą sztukę muzyczną, która właśnie nie kreuje utworów jednego sezonu, tak jak większość niestety obecnie, tylko jest to kreowanie muzyki, która wytrzymała latami, wytrzymała próbę czasu i cały czas i dalej jest aktualna. Dokładnie, no właśnie, tak. Bo też tych interpretacji jest sporo, ale teksty Czesława Miłosza, Agnieszki Osieckiej, Ewy Lipskiej, tak? Tak? Mnóstwo tych tekstów, takich, które mają swoje lata, ale one się nie starzeją. Dlaczego dokładnie ludzie jeszcze chcą słuchać właśnie w momencie, kiedy mamy dostęp do internetu i możemy słuchać twórców na całym świecie, to chcą słuchać i to polskiej poezji, i to klasycznej poezji śpiewanej? Ja myślę, że no właśnie, zagraniczni artyści w dobie internetu, wszystko jest okej, natomiast przez pandemię też troszeczkę nastąpił, tak mi się wydaje przynajmniej, że taki trochę przesyt tą online-owością i myślę, że dużo osób tęskni za takim powrotem do takiego bezpośredniego kontaktu z artystą, z wykonawcą i właśnie ten między innymi taki festiwal nasz to umożliwia, bo mimo wszystko w kameralnym miejscu, bo nasza sala widowiskowa nie jest duża, nie jest duża też scena, można niejako obcować face to face z artystą, poczuć te jego emocje, bo to jest najważniejsze. Przez internet jednak, czy przez ekran telewizora, z emocjami nie jest tak łatwo, żeby je odczuć. Natomiast jednak koncert na żywo, a w tym roku miejmy nadzieję, że się nic nie wydarzy, odpukać będzie na żywo, bo zeszłoroczna edycja no była jaka była, niestety online, no ale myślę, że wiele osób też obejrzało i też taki przekaz jakoś do nich trafił, natomiast no my byliśmy bardzo zawiedzeni, bo jednak tak jak już wspomniałem, ten przekaz na żywo, te emocje i zarówno wokalistki, bo teraz głównie panie będą uczestnikami, właściwie tylko panie festiwalu, więc tak, pani Anna Szałapak i tylko dziewczyny będą interpretowały jej piosenkę. A to szkoda, bo byłoby ciekawe, gdyby mężczyzna interpretował zarówno tekst na przykład takiej ewelickiej, tak, jak i tak, no właśnie muzyka. Został zakwalifikowany jeden uczestnik, ale niestety z przyczyn losowych musiał zrezygnować, na czym bardzo ubolewamy. A co robi na festiwalu grafik, malarz, wykładowca Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, Tomasz Broda. Tomasz od Broda. Od początku, tak? Tomasz Broda jest od początku, od pierwszej edycji z nami. I tak jak wspomnieliśmy, że festiwal jest troszeczkę na przekór modom i trendom, to rola Tomka Brody też jest specyficzna. Można powiedzieć bardzo taka już trochę archaiczna, ponieważ on jest naszym takim nadwornym dokumentalistą festiwalu. Czyli gdzieś tam ukradkiem się przemyka, chowa czasem za kotarą, właściwie jest niewidoczny podczas tego festiwalu i rysuje, przelewa na papier to, co widzi. Oczywiście najbardziej takimi znanymi wytworami podczas festiwalowymi to są karykatury uczestników, a także jurorów i zaproszonych gości, ale właśnie na tych jego rysunkach jakby widać tą całą
jakby powiedzieć, przebieg i pracę twórczą na tym festiwalu. Emocje, przede wszystkim też emocje. No właśnie, bo on co on robi? No podpatruje, tak? I później w tych swoich karykaturach stara się uwypuklić daną cechę osoby, która właśnie jest charakterystyczna dla niej. Więc on z nami jest od tak jak wspomniałem, od pierwszej edycji, teraz także będzie, a jeszcze jest ciekawostka, już od wczoraj u nas w Światowidzie, na drugim piętrze, na korytarzu, więc każdy może wejść od godziny 7 rano do 20, zobaczyć wystawę prac Tomasza Brody. To są znani pisarze, właśnie okiem Tomasza Brody, z tymi charakterystycznymi ich cechami uwypuklonymi. Więc zapraszam, jak ktoś jest ciekawy, może przyjść w każdej chwili, a na pewno może zobaczyć tą wystawę, jak przyjdzie do nas na festiwal. Festiwal od czwartku do niedzieli, w czwartek warsztaty uczestników, w piątek również, sobota i niedziela to już pokazy. Herbatka w oparach nostalgii. Cóż to takiego jest? Tą nazwę wymyślił nasz już niepracujący z nami kolega Czesław Dolata. W sobotę herbatka. Tak, w sobotę o 17:00, właśnie w sobota to przede wszystkim dzień otwarty, żadnych biletów, więc zapraszamy wszystkich chętnych. Ci, którzy do nas nie mogą dojechać, będzie też transmisja online na naszych kanałach społecznościowych, czyli tutaj i Facebook, i YouTube światowidowy. Bardzo proszę śledzić, więc tam będzie można zobaczyć. No i właśnie, czym jest herbatka? Herbatka to wspomnienia. Wspomnienia o artyście, który jest patronem danej edycji festiwalu, z udziałem zaprzyjaźnionych z tym artystą osób. I w tym roku gościmy Konrada Mastyło, który wiele lat był akompaniatorem Anny Szałapak, też jeden z filarów Piwnicy pod Baranami, kompozytor, pianista, no doskonały muzyk i jeszcze do tego bardzo ciepły, świetny człowiek. No i jak mało kto znał Annę Szałapak, więc on będzie jednym z gości. Drugim gościem będzie Jacek Wójcicki, który też jest kolejnym filarem Piwnicy pod Baranami. Całość herbatki będzie prowadziła pani Teresa Drozda. Jest to dziennikarka, która głównie się skupia na muzyce literackiej, artystycznej, więc będzie niejako moderatorem tej dyskusji i myślę, że panowie powspominają Annę i może też dowiemy się parę rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Warto przyjść na herbatkę w oparach nostalgii, nostalgicznie posłuchać, a w niedzielę koncert. W niedzielę koncert, ale zanim jeszcze do niedzieli, to bym tylko trzy słowa o sobocie, bo o 17:00 jest herbatka, która potrwa około godziny, a później będą właśnie przesłuchania konkursowe naszych uczestników, które też są otwarte. Są otwarte dla publiczności, więc serdecznie zapraszam. No bo później będzie można zweryfikować, a właściwie porównać swoje typy z typami i z werdyktem jury. Młodzi ludzie będą występować w sobotę, będzie im się przeglądała właśnie pani Teresa Drozda, która będzie w jury, pan Jacek Wójcicki i Jarosław Wasik, który również będzie w jury. No i tym sposobem przechodzimy do niedzieli, czyli do koncertu, do gali wręczenia nagród i koncertu laureatów. Ona również o 17:00. Najprawdopodobniej zaczniemy wręczeniem nagród, ale to jeszcze jakby ostatnie szlify scenariusza są, że tak powiem, na tapecie. Zobaczymy, co pokaże życie. Co pokaże życie, bo no właśnie, bo to co chwilę nas zaskakuje, tak samo jak absencja na przykład niektórych uczestników, to są rzeczy właśnie losowe i no teraz musimy się zmierzyć, że dynamicznie trzeba zmieniać pewne wcześniej założone scenariusze. Natomiast o 17:00, tak jak wspomniałem, wręczenie nagród, występ laureatów, każdy laureat zaśpiewa po dwie piosenki i występ gości specjalnych tej edycji, czyli właśnie Jacka Wójcickiego i Jarosława Wasika przy akompaniamencie Konrada Mastyło. I panowie obiecali zaśpiewać kilka piosenek z repertuaru Anny Szałapak, więc na pewno będzie ciekawie. Anna Szałapak w zupełnie innych odsłonach. Męska. I właśnie tutaj to będą właśnie ta męska część, bo tak jak wspomniałem wcześniej, w tym roku tylko uczestniczki. Z przyczyn losowych jeden uczestnik nam odpadł, natomiast jakby panowie tutaj będą tę męską część reprezentowali w koncercie finałowym.
A za chwilę zaprosimy Państwa na fragment muzyczny. Moim i Państwa gościem był Adam Buczma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. A ja żegnam się z Państwem i zapraszam na próbkę tego, co czeka nas w weekend. Do zobaczenia. Moje szczęście tylko z Tobą jest możliwe. Moje szczęście ma na imię tak jak Ty. Moje szczęście dotąd bardzo nieszczęśliwe. Już uśmiecha do mnie się od kilku dni. Moje szczęście jest koloru Twoich oczu. Ma Twój uśmiech, Twoje ręce, Twoją twarz. Gdzieś daleko żyło od nas na uboczu, aż nareszcie odszukało tutaj nas. Tadu, tadu, ćkawo. Taru, po poro pa 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 du du du, tu tu pa ro pa pa, ska pa pa ro ro pa.